Cześć. W tym filmie pokażę, jak możecie korzystać z kalendarza okazji, aby planować publikacje na przykład na Facebooku, czy wysyłkę maili, czy Instagramie, czy Twitterze. Jeśli widzicie sobie na funnymoney.pl łamane przez kalendarz, tutaj nie trzeba być w żaden sposób zalogowanym, to zobaczycie taki właśnie kalendarz okazji do wspierania. W tym kalendarzu zamieściliśmy wszystkie te zbliżające się w najbliższym czasie okazje. Przełączymy się na przykład na czerwiec i zobaczycie, że tutaj po kliknięciu możecie zobaczyć, jaka to okazja, zobaczyć propozycję treści oraz kliknąć sobie tutaj w linka i przejść do wybrania grafik z logotypem Waszej organizacji. I tak możecie każdą z tych rzeczy zobaczyć. Możecie też kliknąć tutaj skopiuj do mojego kalendarza. Wtedy w swoim kalendarzu możecie utworzyć po prostu wydarzenie, które na przykład przypomni Wam o tym, aby danego dnia opublikować posty. Możecie też oczywiście, korzystając z tego kalendarza, po prostu zaplanować te posty już po prostu w jednym momencie, czyli raz na przykład siadając do planowania postów na Facebooka, spojrzeć po prostu na ten kalendarz i ustawić posty, załączyć grafiki, przygotować je po prostu do publikacji. Tutaj też możecie kliknąć, jeśli korzystacie z kalendarza Google, możecie kliknąć dodaj do kalendarza Google i wtedy mieć po prostu taką subskrypcję w swoim kalendarzu i będziecie wtedy widzieć w swoim kalendarzu, jako taki dodatkowy kalendarz, właśnie te okazje do pomagania. Jeśli korzystacie z innego oprogramowania do obsługi kalendarza, to możecie skorzystać z takiego linka do pliku ICS, oraz zobaczyć też tutaj, jak skonfigurować na przykład kalendarz, subskrypcję kalendarza na Macu, Outlooku czy na Outlook.com. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Funnymoney.pl. Wiele okazji do pomagania.